Witajcie rodacy! Iris Scan Desk 5 to narzędzie dla osób, które potrzebują zeskanować swoje dokumenty, książki czy zdjęcia, a nawet do zdalnej nauki. Sprawdźmy, czy warto kupić ten sprzęt. Front opakowania zdradza nam, jak wygląda samo urządzenie i jak działa. To z boku znajdziemy więcej ciekawostek technicznych, jak na przykład to, że urządzenie potrzebuje jedynie 5 V do działania, czyli na przykład podpięcie pod USB. Sam sprzęt jest kapitalnie zabezpieczony na czas podróży. Lewituje bowiem w twardej piance po środku opakowania. W środku, po zadaniem głównym, znajdziemy długi kabel USB do podłączenia urządzenia do naszego peceta. Otrzymaliśmy dużą podkładkę z oznaczeniem kartek A3 i A4. Z tyłu, tak jak na podkładkach, pod myszkę jest poślizgowa forma. Oczywiście jest instrukcja obsługi, w której nie ma polskiego, ale na szczęście Desk 5 to proste urządzenie. Zresztą zaraz sami to zobaczycie. Tak wygląda gadżet po wyjęciu, i od razu czuć świetną jakość wykonania i ciężar, prawie 800 gram. Producent użył tu głównie dwóch tworzyw, aluminium plus wysokiej jakości czarny plastik, który jest pokryty taką miłą gumą. Na dole mamy przyklejonego żelka z nazwą producenta i urządzenia, a z tyłu znalazły się dwa porty USB, by urządzenie zasilić. Tak naprawdę sercem Iris Scan Desk 5 to jest to, co kryje się wewnątrz. Tutaj mamy 8-megapikselową soczewkę CMOS plus 4 doświetlające LEDy w przypadku braku oświetlenia zewnętrznego. Gadżet, jak widzicie, jest bardzo prosty, ale skrywający multum możliwości. Sama konfiguracja jest banalna. Po podłączeniu jednego przewodu z tyłu stawiamy skaner w wyznaczonym miejscu, w takim kwadraciku u góry podkładki. Wtedy ściągamy aplikację ze strony producenta. Po jej otworzeniu od razu widzimy to, co widzi soczewka. Urządzenie jest gotowe tutaj do użycia, i możemy położyć swoje kartki czy dokumenty. Oprogramowanie domyślnie ma włączony tryb automatycznej detekcji, która swoją drogą działa znakomicie. Ta zielona linia wręcz w 100% poprawnie odnajduje obiekt, który podłożyliśmy do skanowania. Oczywiście, jeżeli jej nie chcemy, to możemy taką pomoc wyłączyć. Ale po co? Sprzęt skanuje także książki i, jak widzicie, po środku linia jest nieprzypadkowo, bo potem oprogramowanie każdą kartkę może numerować. Co ciekawe, Iris Scan Desk 5 obsługuje 137 języków. Ale po co? Ano dlatego, że na przykład zeskanowaną książkę, jak zapiszemy jako plik tekstowy, możemy potem dowolnie edytować, tak jakbyśmy sami ją napisali. Oczywiście Desk 5 automatycznie wyprostuje krzywe strony, usunie palce, a wybrzuszenia pośrodku książek czy zagięte strony spłaszczy, by całość wyglądała idealnie. Zdziwiłem się także, po co tutaj jest nagrywanie wideo, ale w dobie nauczania zdalnego jest ono tutaj nie bez przyczyny, bowiem gadżet ten działa również jako kamerka internetowa i na żywo przekazuje obraz dla na przykład nauczyciela. Po prostu fenomenalny patent. Warto również zaznaczyć, że sprzęt jest ekstremalnie szybki. Duże strony skanuje i zapisuje w 2 sekundy, a mniejsze jeszcze szybciej. Gwarantuję Wam, że nie nadążycie przekładać kartek i klikać skanuj. Tak szybkie jest to urządzenie, przy zachowaniu oczywiście jakości. Reasumując, Iris Scan Desk 5 jest sprzętem wielofunkcyjnym, świetnie wykonanym, super prostym w użyciu, a przy tym ma naprawdę wiele zastosowań, czy do nauki jako kamerka internetowa, gdzieś w recepcji, czy przy skanowaniu dokumentów. Jestem przekonany, że kiedyś w Waszym życiu będziecie go potrzebować, i tutaj niestety wchodzi cena. Nieco ponad 1000 zł to sporo, ale za urządzenie tej klasy z tymi funkcjami to dobrze wyceniony gadżet, który sprosta Waszym oczekiwaniom na 100%. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!